Już Państwo zauważyli, gospodarzy dzisiaj tradycyjny szczebu na niebieskich strojach, goście w zielonych, jasnozielonych koszulkach i w ciemnozielonych spodenkach. Ja chciałbym jeszcze serdecznie powitać w Częstochowie kibiców gości, którzy silną grupą przybyli tutaj pod Jasną Górę, żeby dopingować swój zespół. I dodam jeszcze Państwu, że sędzią technicznym dzisiejszego spotkania jest pan Wojciech Kretek, reprezentujący Wydział Sędziowski Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Chciałbym jeszcze prosić Państwa o zachowanie porządku na stadionie i wokół niego, o wykonywanie wszystkich poleceń służb porządkowych, a także o sportowy, kulturalny doping dla obydwu drużyn. Życzę Państwu wielu wrażeń i emocji. Thank you.
16 sierpnia na tydzień Stal Salowa Wola gra u siebie z Rozwojem Katowice, Raków na wyjeździe z Górnikiem Wałbrzych, a za dwa tygodnie, 23 sierpnia o godzinie 17 Raków zagra na swoim... Gratuluję zwycięstwa. W pierwszej połowie i na początku to Raków miał przewagę, a Stalówka miała karnego, którego nie wykorzystała. Później to wy zdobywacie bramkę i to wy prowadzicie grę. Jakbyś ty podsumował to spotkanie? No, na pewno mieliśmy fajny początek. Zaczęliśmy bardzo agresywnie i chcieliśmy jak najszybciej zdobyć bramkę, żeby sobie ustawić ten mecz pod własne dyktando. Mieliśmy swoje sytuacje, też tam w pewnym momencie była podobna sytuacja jak dla Stalówki, padł karny, prawda? No ale to sędzia, no to jest jego praca, on jest też, myli się zawsze, nie, to znaczy zawsze, czasami się myli, prawda? No i w tym momencie nie wiem, ciężko mi ocenić, ale z podobnej sytuacji był karny dla Stalowej, dla nas nie było. No fajnie, że Przemek to obronił i to tak dodało nam troszeczkę wiatru w żagle i zrobiliśmy tą akcję w pierwszej połowie, po której strzeliliśmy bramkę. Wydaje mi się, że troszeczkę spokoju momentami nam brakowało i takiego wyrachowania, ale myślę, że to przyjdzie z kolejnymi meczami, bo prowadząc 1-0 nie można w tak łatwy i głupi sposób tracić piłek, prawda? No ale myślę, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku, bo mieliśmy dosyć dużo tych sytuacji i mogliśmy wcześniej już sobie ustawić ten mecz tak, żeby go spokojnie sobie dograć. Tak, ja to widziałem z boiska, to jest moje subiektywne odczucie. Wojtek, w Rybniku brakło wam troszkę szczęścia do tego, żeby zremisować czy nawet wygrać to spotkanie. No dzisiaj już było troszeczkę lepiej. No na pewno dzisiaj troszeczkę lepiej zagraliśmy. Ważne jest to, że wyciągamy konstruktywne wnioski z tych meczów, których nam nie idzie i z tych meczów, które nam idą. Nie ma się co zachwycać, nie ma co jedno zwycięstwo nie czyni z nas jeszcze super drużyny. Trzeba jeszcze dużo pracy włożyć w to, żeby to była naprawdę mocna drużyna w tej lidze. I ja jestem pewny, że podołamy temu wyzwaniu i będziemy na pewno chcieli tą ciężką pracą na treningach pokazywać w meczach, że po prostu idziemy w dobrym kierunku i zależy nam na tym, na czym, co robimy. Powiedz mi, dzisiejsze spotkanie było jakoś dla ciebie wyjątkowym spotkaniem? No na pewno. No, spędziłem fajne półtora roku w Stalowej Woli, którego tego czasu nie żałuję, nawet bardzo miło wspominam. No ale takie jest życie, no, czasami trzeba podjąć ciężką decyzję. Ta nie była dla mnie łatwa, ale taką podjąłem i teraz jestem w Rakowie, tak. No ale to... No fajnie, że wygraliśmy. Ta bramka, chciałbyś się komuś zadedykować? No na pewno całej drużynie i no i całej mojej dziewczynie, która ze mną tutaj przyjechała. Dziękuję ci i bardzo. Nie znosi. Dziękuję ci bardzo. Adrian, przegrywamy to spotkanie 2-0, pomimo że przez pierwsze 15 minut to Raków panował na boisku, później to my przejmujemy inicjatywę, mamy nawet rzut karny, którego niestety nie wykorzystujemy i to później... Po tej sytuacji ten mecz zaczyna już troszkę przybierać na niekorzyść na naszą stronę. Znaczy, no jest spory niesmak, bo faktycznie pierwsze 10-15 minut to przewaga Rakowa, ciężko nam było sklecić jakąś akcję do przodu. Natomiast potem już raczej my staraliśmy się kontrolować, a na pewno był to wyrównany mecz, to po pierwsze. I momentami z naszą przewagą. Tyle, że po prostu nie wykorzystywaliśmy sytuacji, które mieliśmy, a w tym meczu stworzyliśmy ich mimo wszystko trochę.
Także pozostaje straszny niespak pod tym kątem, zwłaszcza, że ten karny był jeszcze. Powiedz mi, pomimo jednak tej przewagi, którą jednak posiadaliśmy przez pewien okres spotkania, no nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Co było przyczyną tego? Przyczyna głównie jest taka, że nie wykorzystaliśmy sytuacji, które mieliśmy, tak jak wspomniał pan rzut karny. No, to jest sytuacja, którą trzeba zamienić na bramkę, tak? No nie udało się, zdarza się każdemu, ale to mogło ustawić spotkanie 1-0 i zupełnie inaczej by to wyglądało. Przed nami pucharowe spotkanie z Olimpią Grudziądz. Czy to będzie to spotkanie, w którym Stalówka się przełamie? Na pewno dzisiejszy mecz już napawa optymizmem, bo wyglądało to zdecydowanie lepiej. W meczu z Limanowią obudziliśmy się w drugiej połowie. Tutaj nastąpiło to znacznie wcześniej, także myślę, że docieramy się i będzie to coraz lepiej wyglądało, bo mimo wszystko też zaszły zmiany w drużynie, także to wszystko musi się zgrać. Czego życzyć wam przed tym kolejnym spotkaniem w Pucharze Polski? No, żeby w końcu zaczęło wpadać do bramki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No cóż, gratuluję trenerze 3 punktów i zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować swojej drużynie, tak, za całe 90 minut, bo uważam, że mecz stał na niezłym drugoligowym poziomie. Mieliśmy swoje sytuacje, mieliśmy swoje okazje. Śmiem twierdzić nawet, że chyba mieliśmy klarowniejsze sytuacje niż Raków w tym meczu. Ale niestety brakowało tej kropki nad i. Ale jeszcze raz dziękuję chłopakom, jeśli będą tak podchodzić do każdego meczu i grać z takim zaangażowaniem i z takim serduchem, to myślę, że w następnym meczu my zapunktujemy i my będziemy się cieszyć z 3 punktów. Dziękuję.